się i chyba. Mam babę kumata, mam nie patrzę. Dzień dobry, witajcie w nowym tygodniu. Jest godzina 6:15. Zaczynam dzień od codziennego wypicia szklanki ciepłej wody z cytrynką. Dzisiaj dodałam sobie jeszcze imbirku, tak więc zaczynamy ten dzień. Dzisiaj będzie trochę inny niż zawsze. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobał. I co? Zapraszam Was do oglądania. Witajcie jeszcze raz, moi drodzy. Mamy dzisiaj poniedziałek. Jestem jeszcze nieogarnięta, natomiast nie wiem, czy się dzisiaj w ogóle zdążę ogarnąć. Zaczęłam dzień jak co dzień, czyli szklanka wody z cytryną. I zaraz idę sobie jogurt zjeść z płatkami, czyli takie moje śniadanko. Natomiast, tak jak mówiłam, no dzień będzie troszkę inny z racji takiej, że Mikołaj jest chory. W czwartek wieczór się nam rozchorował, dzisiaj mamy poniedziałek, już mu dzisiaj przychodzi, już jest lepiej. Znowu ma z migdałkami problem, tak więc no ma antybiotyk. Natomiast no, tak jak mówię, już jest lepiej i środa, czwartek może uda się, żeby szedł do przedszkola. Więc te dwa dni postanowiłam, że będziemy nagrywać. Zobaczę, co z tego wyjdzie. Czy uda się mi z nim nagrać w międzyczasie, jak on się bawi, żebym Wam coś tam pokazała. Więc tak to będzie wyglądać. Myślę, że to będą takie urywki z nagrywań. Ciężko mi się będzie chyba pomalować. Natomiast zobaczymy. Teraz aktualnie układa puzzle. U nas puzzle są 1 500 000 do 900 razy układane. Tak więc no zajął się puzzlami. Ja mogę coś tutaj do Was porozmawiać. Zobaczymy, jak to będzie w ciągu dnia. Dzisiaj pogodę mamy straszną. Znowu słoneczko nie świeci, więc będzie znowu handra. Zastanawiam się, czy iść z nim na spacer, bo też go coś tam jeszcze pokaszluje. Przez cały weekend, praktycznie przez te 3 dni weekendu takiego dłuższego przesiedzieliśmy w domu, no bo nie chcieliśmy, żeby właśnie pozarażał kogoś, bo przy anginie, w sensie no wiecie, przy chorobie z gardełkiem bakteryjnym, no to wiadomo, że można tam kogoś pozarażać, więc siedzieliśmy, natomiast no jakby migdały już ma w porządku. Natomiast ma jeszcze kaszel, no i tak się zastanawiam, czy dzisiaj pójdziemy. No na pewno pójdziemy nadać paczki, bo z Vinted się coś tam posprzedawało, więc muszę nadać paczki. No ale czy na taki spacer, to nie wiem, zobaczymy jeszcze. No i będziemy znowu puzzle układać, bo to jest Mikołaja hit ostatnio. Tak się złożyło, że w czwartek jak byłam odbierać dywany, no wy oglądaliście w czwartek film. W czwartek jak byłam odbierać dywany z pralni po południu, to kupiłam z myślą o długim weekendzie puzzle, taką grę skoczek, farbki i masę plastyczną, taką ciastolinę, że będziemy się właśnie bawić, no a później się Mikołaj rozchorował w przedszkolu, no i te rzeczy, które zakupiłam, się świetnie sprawdziły, tak więc ciągle na okrągło skoczek, farbki i ciastolina i jeszcze naokoło jest puzzle. Puzzli ma już dużo, ale układa, tak więc no dzisiaj ten odcinek raczej będzie bardziej o tym, jak Mikołaj spędza dzień, niż ja, bo ja raczej na to go pilnuję, więc tam nie za bardzo mogę coś zrobić. Tak jak mówię, może się ogarnę, ale jeszcze nie wiem. Obiady mam zrobione z racji takiej, że wczoraj robiłam na 2 dni obiad, robiłam wczoraj taką fasolkę bob po bretońsku i będziemy ją mieć na 2 dni i zrobiłam również tikka masala, więc no taki wiecie butter chicken, czy tam nie, vindaloo chicken robiłam, więc to mamy do środy, nam wystarczy, więc mam z głowy z obiadami, mamy tylko sobie wiecie podgrzać, więc tak to będzie lecieć. Ten dzień zobaczymy, jak się będzie działo. W ogóle ja wczoraj miałam strasznie sucho w gardle, ale tak właśnie wydrapało mnie w gardle, ale dzisiaj całe szczęście mi to wszystko przeszło, więc mam nadzieję, że ja się nie pozarażałam. Natomiast tutaj właśnie pisałam z dziewczynami z osiedla, że też są dzieci chore, więc to coś musi tutaj panować. Więc to tak właśnie wygląda. Na razie idę tam coś ogarniać, bo już mnie woła mamo. W ogóle no to jeszcze rumba sprząta, pranie dzisiaj też robimy, tak więc taki totalny, chyba leniwy będzie poniedziałek, no bo
Ja za dużo nie zrobię. No, więc to tak będzie wyglądać. Do sklepu pójdziemy po owoce, więc jeżeli kupię jakieś owoce, to może Wam pokażę, też nagram. Mikołaj układa puzzle, a ja chciałam Wam pokazać książeczki Kicie Kocie, jakie mamy. Zobaczcie, ile mamy dużo Kici Koci. Właśnie wczoraj przyjechała ta paczka, o której Wam mówiłam. No i jest tego trochę i w sumie to, no mamy trochę czytania. Tak a więc czemu mamy? Mamy trochę czytania. Nie wczoraj trochę już przeczytaliśmy. No na dobranoc ja czytam mu zazwyczaj te książeczki, natomiast no jak chcę przez dzień, to też oczywiście mu czytam, natomiast głównie na dobranoc te książeczki czytamy. Muszę powiedzieć Wam, tak jak mówiłam, że na początku te książki się jakieś takie dziwne wydawały, natomiast teraz no muszę powiedzieć, że coś tam przekazują dzieciom jakąś tam wiedzę, więc no mamy trochę tych książek, mamy tak Kicia Kocia poznaje strażaka w kosmosie, na rowerze sprząta, zima. Co my tutaj jeszcze mamy? Gra w piłkę. O, super ułożyłeś. Brawo, kaczora Donalda masz, tak? To co teraz będziesz układał? Myszkę Miki. No to proszę, układamy myszkę Miki. A tam leży królik, z którym się Mikołaj nigdy nie rozstaje. Nawet go w przedszkolu ma, prawda? Masz w przedszkolu królika cały czas? Tak? Czy nie? Nie wiesz? No i co tu jeszcze mamy? Wracając do książeczek. Na basenie Kicia Kocia mówi nie, Kicia Kocia jest chora. Co z tymi śmieciami? Co tutaj jeszcze mamy? Przepraszam. Kicia Kocia na placu zabaw, na traktorze. W przedszkolu to już mieliśmy, u dentysty mieliśmy. Ma braciszka Nunusia mieliśmy i straszna burza. No, to tyle mamy. Tak, więc no taką sobie wybrałeś, prawda? Więc z tyle książeczek mamy już dość sporo. Mikołaj sam wybierał, tak więc mu zamawiałam. Teraz na Empiku była jakaś promocja z 7, a tu jest 9,90, znaczy w każdym razie pokazywało na Empiku, że 7 chyba 70 kosztują te książeczki, a my o 7,90, a my za 5,49 kupiliśmy każdą. Tak więc fajnie, no. Dalej układamy puzzle. Jest już w sumie godzina, która w pół do 16:30. Tak, to co? Mam Ci pomóc, czy sam już wszystko wiesz? Nie wiem. Nie wiesz? Pomóż. Mam Ci pomóc? To które mama ma układać? Pluta? Nie, pluta nie. To które mam układać? My razem. Razem układamy myszkę Miki, tak? Tak. A nie wiem, jak układać. Ja układam się myszkę Miki. A, ty sam sobie układasz myszkę Miki? Mama. Ladzie mamu. Dobrze, to już Ci pomagam. A tutaj mamy już tyle gier, książek. To jest tylko mała część. Idę układać z Mikołajem puzzle. Mikołaj poszedł na drzemkę i przyszłam Wam powiedzieć, że no jeszcze jest chory, więc trochę jeszcze zostanie w domu. Przyszłam tutaj do sypialni, gdyż tak, w salonie mam porozkładane wszędzie, gdzie to możliwe, pranie, które się suszy. Tak naprawdę w ogóle nie schnie. Dzisiaj jest fatalna pogoda, ale wręcz fatalna jest mgła. Za mną nie widzicie tam, bo ja tutaj w lustrze nagrywam, ale za mną jest okno. Jest po prostu mgła, słońce nie wychodzi, szaroburo i ponuro. I teraz się doświetlam trochę lampą, o, ale i tak ta lampa nie za bardzo pomaga, więc trochę mnie widzicie tak w półmroku. Natomiast, no tak jak mówię, Mikołaj jeszcze trochę w domu posiedzi, a w
salonie mam pranie na suszarkach wszędzie, pralka pierze i totalnie nie chcę to schnąć. Wywietrzyłam już mieszkanie, bo ja po prostu bez wywietrzonego mieszkania ani rusz. Ja muszę codziennie mieszkanie wywietrzyć, bo inaczej no to po prostu czuję się, jakbym była zakiszona. Więc wywietrzyłam mieszkanie, włączyłam grzejniki i odpaliłam klimatyzację na tryb osuszania. No bo nie wiem, jak to pranie ma wysunąć. Jest po prostu tak mokro, że teraz właśnie umyłam podłogi i po 10 minutach one dalej są mokre. W sensie jest taka wilgotność powietrza. Tak więc pewnie nie tylko ja na to narzekam, ale no masakra dzisiaj jest. W każdym razie tak. Mikołaj poszedł na drzemkę, bo jakoś go tak ściął. Rzadko kiedy chodzi na drzemkę tak naprawdę w ciągu dnia. No ale dzisiaj... Myślę, że ze względu też na tą pogodę, bo i tak nie chce się bawić, trochę marudzi, no już jest w domu ze mną tak naprawdę czwarty dzień, już wiadomo, że chciałby iść do przedszkola i do dzieci, bo już pyta o to, natomiast no jeszcze nie pójdzie, więc no myślę, że też poszedł się po prostu zdrzemnąć, żeby może przez tą pogodę i żeby nabrać trochę sił, więc ja co prawda nie mam dużo czasu, ale no może uda się nam nagrać dzisiaj ten film do końca. Przyszłam do Was tutaj z książką, którą ostatnio czytałam, jest to książka Najbardziej upragnione dziecko wszechczasów doprowadza mnie do szału i tutaj jest ogólnie książka, jak przetrwać fazy buntu i nie zwariować i powiem Wam, że ta książka już bardzo dawno temu tą książkę zamówiliśmy z moim mężem, jak ona chyba miała jakąś tam swoją premierę. I najpierw czytał tą książkę mój mąż, natomiast no jakoś mu tak średnio szło. No i stwierdziłam, że jest taki okres teraz, właśnie mamy taki okres z Mikołajem ostatnio, że no totalnie się mnie jakoś tam nie słuchał, kompletnie nie rozumiałam, co, jakby jak mam do niego przemówić, żeby mnie posłuchał, żebym nie musiała krzyczeć. W sensie, no wiecie, ja nie krzyczę, ale żebym, wiecie, w końcu nie krzyknęła, może tak. I żebym po prostu ja dalej swoją cierpliwość miała, a on żeby był zadowolony. No i stwierdziłam, że no nie, albo przeczytam 5 książek i się z czegoś dowiem, no albo po prostu chyba wyjdę z siebie i stanę obok, no bo po prostu, no nie wiem, no nic mu nie pasuje, nic mu się nie podoba, wszystko jest na nie. Jak zresztą pewnie wszyscy znamy, to po prostu faza buntu. Też jakby... Nie chcę, w sensie no zawsze jestem przeciwna temu, żeby, nie wiem, wiecie, szantażować go, żeby karać, w sensie Mikołaja, moje dziecko, bo jakoś tak nie uważam, żeby to dobrze miało wpłynąć na jego psychikę i no, czuję, że to nie jest dobra ścieżka do tego, żeby wychować dobrze dziecko. No i też dlatego edukuję się, tak jak mówiłam, już w różnych dziedzinach i w tym, jak wychowywać lepiej dziecko też. No i ta książka świetnie otwiera. Tak naprawdę oczy. Przeczytam jedną, a miałam zamiar 5 przeczytać i już dużo wiem. I muszę Wam powiedzieć, że w trakcie czytania tą książkę przeczytałam w 5 dni. Ona nie ma tutaj dużo tych stron, bo ma tylko 200-300 stron. Natomiast w trakcie czytania tej książki jakby te porady, które tutaj są wdrożone, też wdrażałam w nasze życie. I muszę Wam powiedzieć, że jak ja dałam trochę na luz, zrozumiałam dziecko, to lepiej nam się chyba współpracuje, muszę tak przyznać. Bo tak, no wiem, kiedy on myśli inaczej, w ogóle tutaj też nie wiedziałam. Myślę, że dużo osób nie wie o tym, że dziecko do lat 6, około 5-6 lat myśli w ogóle inaczej niż my. Jeżeli się złości, to tak naprawdę, jeżeli nawet krzyczy, a do niego się mówi, to kora mózgowa się wyłącza. Jest tylko mózg emocjonalny się włącza i no dziecko i tak nie jesteś w stanie dotrzeć do dziecka, więc czasami też na pewno macie wrażenie, że jak dziecko płacze, wy mówicie do niego coś, a ono i tak tego nie robi, dlatego że właśnie jego mózg tego nie przetwarza. Więc no teraz już wiem, że trochę inaczej trzeba podchodzić do dziecka i polecam go, polecam każdemu rodzicowi przeczytać tą książkę. Bo no bardzo dużo uświadamia tutaj ta książka i myślę, że jeżeli macie małą cierpliwość albo jeszcze wasza cierpliwość, bo ja ogólnie jestem cierpliwą osobą, ale czasami wiadomo, no czasami już po prostu mam serdecznie dosyć mojego dziecka, myślę, że ono mnie też, ale no czasami po prostu mam dosyć i są sytuacje, kiedy... No kiedy nie mogę odpuścić, a Mikołaj też no jakby ma charakter taki, że no on też wszystko chce mieć na już, więc no tak jak mówię, są sytuacje, w których trzeba odpuścić,
ale są sytuacje, których nie mogę odpuścić i czasami wyszłabym z siebie i ze swoją cierpliwością, ale teraz już wiem, jak to pogodzić i jak dotrzeć do niego, żeby on mnie zrozumiał i żebyśmy jakoś się tam dogadywali. Myślę, że to jest właśnie ta książka, która tutaj otwiera właśnie dużo oczy, otwiera oczy na to, żeby fajnie spojrzeć na świat z perspektywy może dziecka, bo nam dorosłym się wydaje, że jak ja ci powiem coś, zrób coś, no to dziecko w sumie może myśli, że tak, dziecko nie myśli tak jak dorosły, ale dorosłemu się może wydawać, że tak jest. Tak więc Wam polecam tą książkę, bo jest naprawdę fajna i tak jak mówię, leżała pół roku i zastanawiałam się, czy ją czytać, bo myślałam, że to znowu jest jakiś tam poradnik, nie wiadomo o czym, ale no nie, jest to fajna książka i dużo ucząca i tu są na przykładach właśnie rzeczy, jak na przykład, nie wiem, dziecko nie chce mieć zębów, jak do niego przemówić, jak na placu zabaw nie chce już wyjść z placu zabaw, czy tam ucieka na ulicę, wychodzi albo coś. No naprawdę to są takie przykłady z życia codziennego i są takie rozwiązania, może takie nie, wiecie, podane na tacy, ale no są takie rozwiązania, które naprawdę można wdrożyć. Więc to z tą właśnie książką. Z Mikołajem, no to pewnie jak tam widzieliście na przybitkach, bawimy się puzzle 1 500 100 900 razy, jakieś klocki Lego, pojazdy, samochody, tak naprawdę no teraz też jeszcze byliśmy na spacerze dzisiaj pierwszy raz, więc trochę się przewietrzyliśmy, bo tak naprawdę od 3 dni nie wychodziłam nigdzie z domu, siedzieliśmy w domu. Więc już też dawało mi to na łeb. No, dzisiaj już jest dużo lepiej, natomiast no Mikołaj poszedł spać, więc ja mam dokładnie pół godziny, bo zaraz go chyba będę już budzić, żeby nie spał też długo, bo niby wstał dzisiaj o 6 rano, ale no chyba myślę, że go trzeba będzie zaraz powoli budzić, bo już jest po 14. Tak więc to z książką. Jeszcze zamówiłam sobie jedną bluzkę, więc może Wam pokażę, tylko nie wiem, czy ją mierzyć, bo chyba ona nie będzie pasować mi do tych spodni, do jeansów, bo ogólnie mam takie jeansy. A, tu i tak nic nie widzicie, szczerze mówiąc. Czekajcie, może tak? Nie, nic nie widzicie. W każdym razie nie wiem, czy mam nawet pokazywać. Natomiast mam jeansy dzisiaj takie zwyczajne rureczki, no i czarny sweterek. Natomiast kupiłam sobie sweterek w takim karmelowym odcieniu. Zaraz Wam zresztą pokażę. Nie wiem, czy to światło odda na tyle, co by można było oddać. Natomiast no, może Wam pokażę i nie wiem, zastanawiam się już trzeci dzień nad tym sweterkiem, co z tym sweterkiem zrobić. Tak więc zaczekajcie, już Wam pokazuję. Sweterek jest właśnie taki. Jest już trochę pomięty, dlatego że już go tam mierzyłam chyba 3 razy. Natomiast to jest taki rozmiar SM, powiedziałabym, uniwersalny. Jest mega duży, obszerny ten sweter. Zobaczcie, no jak go rozłożę, to jest masakra. Natomiast jak się go fajnie ułoży, to jest fajny. I skład ma też fajny, bo 100% wełna merino tutaj jest. I muszę Wam powiedzieć, że zastanawiam się bardzo nad tym sweterkiem, co z tym zrobić, bo no nie wiem. Nie wiem, czy będę na tyle w stanie go razy wystylizować, żeby on fajnie leżał, ale może Wam przymierzę i pokażę, może mi powiecie, co o tym myślicie. Dobrze, to jest wersja sweterka bez żadnej stylizacji. Jak widzicie, on jest no, mega obszerny. Nawet widzę, że teraz w podglądzie trochę prześwituje. O coś nam się poprawiła jakość tego nagrania. Więc no, w każdym razie, jak widać, no jest mega obszerny. Tu jeszcze spokojnie 2,5 razy mnie można by było wejść. Natomiast jest bardzo fajnym sweterkiem, ale już jak go wystylizuję, bo tak na prosto, no to widzicie, nie wygląda aż tak fajnie. Natomiast już go trochę pomierzwię i Wam pokażę, jak wygląda pomierzwiony. Dobrze, zaportkowany wygląda taki. Mam wersję z takim krótszym rękawem. Ogólnie ja i tak muszę rękawy podwinąć, bo są, jak widzieliście, dużo za duże. Albo z takim jeszcze krótszym, z krótkim, albo jeszcze krótszym rękawem. I ogólnie no to zaportkowany całkowicie, to tak wydaje mi się, że nie wygląda tak elegancko i ten sweterek nie oddaje tej klasy tego sweterka. Ja sobie ten sweterek wyobrażam z takimi raczej skórkowymi spodniami. Nie wiem, czy to się tak fachowo nazywa. Natomiast fajne jest w tym sweterku to, że on ma tutaj, o widzicie, takie rozcięcia. I na przykład połowę tego sweterka można by sobie było włożyć do właśnie przód, włożyć do, ładnie tutaj wystylizować, oczywiście tego ładnie nie zrobiłam teraz. No, ale ładnie wystylizować ten przód, może nie tak nawet, może czekajcie, może nie całkowicie, go zaportkuję. No jest go tutaj mega dużo. Ale wydaje mi się, że jakby go tak ładnie właśnie ułożył,
W sumie może nawet cały zaportkowany by był. No i właśnie, i tu mam dylemat, bo podoba mi się ten sweterek i wiem, że on jest mega ciepły i na pewno mi będzie w nim ciepło. I jeżeli przytyję, czego sobie nie życzę, to na pewno się w niego zmieszczę. Natomiast, no nie wiem, ile razy będę go w stanie teraz przymierzyć. W sensie, wiecie, ile razy będę w stanie teraz w nim chodzić. No i to tu jest problem. Dajcie znać, jak wy w ogóle stylizujecie te sweterki, bo to jest jakby... Bardzo mi się podoba ta koncepcja tego sweterka. O, z tyłu jest go tyle aż... Czekajcie, z tyłu jest go tyle aż... O. Natomiast no, z przodu można by było fajnie go wystylizować, wydaje mi się, i będzie fajnie wyglądał. No i w sumie, no nie wiem, jak w sumie mam ułożyć ten sweterek. Wszyscy, kogo widziałam w tym sweterku, to tak naprawdę wyglądają zarąbiście. Bo no nie wiem, szczerze mówiąc, jak się siedzi w tym sweterku, to się wygląda wow, elegancko i w ogóle. Ale jak się już stanie, to wydaje mi się, że on nie wygląda tak dobrze. Nie wiem właśnie, co z tym dołem zrobić. Czy on mnie nie będzie wkurzał? Oj, tak... Ojej, tak nie wiem, zastanawiam się właśnie nad tym sweterkiem i nie wiem, co z nim zrobić. Ogólnie tak, jeżeli się tutaj, bo tutaj jest niby taki półgolfik, jeżeli się tutaj taką biżuterię nałoży i kolczyki, to dzisiaj mam takie małe, ale jakby takie większe nałożyć, to ogólnie on się tutaj ładnie, bardzo elegancko układa. I właśnie z czarnymi spodniami, chociaż do tych jeansów też nie wygląda to aż tak źle. Natomiast z czarnymi spodniami wydaje mi się, że byłoby to super. No i właśnie, no i tutaj jeszcze pasek by może dał. Ja tutaj dzisiaj akurat nie mam paska. No ale nie wiem, dajcie znać właśnie, co wymyślicie o takich oversize'owych sweterkach. Jak to stylizujecie? Czy to zaportkowane, czy tak właśnie może luźno to tak nosicie? Kurczę, nie wiem, no luźno jest niby fajnie, niby to też jest elegancko, ale wydaje mi się, że nie ma tutaj takiego pazura, jeżeli to jest tak luźno puszczone. I to już mi się tak chyba średnio podoba. Wolałabym to jakoś tak włożyć do spodni może, no nie wiem, no do majtów to raczej nie włożę, ale do spodni bym może to tak wolała włożyć, chociaż no nie wiem, dajcie znać. Jeszcze mam chwilę czasu nad tym, żeby się pozastanawiać nad tym sweterku, czy to właśnie ma sens, czy nie. No i jak stwierdzę, że jednak jest głupi, no to oddam, ale nie wiem jeszcze. Dajcie znać. No i chyba to wszystko w dzisiejszym filmie by było. Jeżeli by coś jeszcze tam mi się udało dograć, to dogram. Tak więc żegnam się z Wami. No i do następnego filmu. Następny film to już mam nadzieję będzie taki normalny, klasyczny z mojego dnia.